Uczennice ZSZ nr 4 biorą udział w olimpiadzie Zwolnieni z teorii. Wspólnie realizują projekt pod nazwą Młodzi Seniorom. Razem z Martą, Aleksandrą, Sylwią i Alicją wychodzimy na ulicę Ostrołęki, by zapytać mieszkańców o relacje z seniorami. Sprawdźmy, co do powiedzenia na temat projektu mają same autorki. Cześć, jestem Alicja. Razem z moimi koleżankami prowadzimy wspólnie projekt Zwolnieni z teorii. Celem naszego projektu jest międzypokoleniowa przyjaźń z seniorami. Co udało się już zrobić? Wspólnie z seniorami przygotowaliśmy różne świąteczne potrawy, robiliśmy wspólnie palmy, tańczyliśmy, wspólnie spędzaliśmy czas, śpiewaliśmy. Ogólnie razem miło spędzaliśmy czas. Dzisiejszą inicjatywą jest sonda. Wspólnie z moimi przyjaciółkami z klasy będziemy chodzić i się pytać, jak seniorom żyje się w Ostrołęce. Teraz nastąpi oficjalne przekazanie mikrofonu. Dziewczyny, życzę Wam powodzenia. Dziękujemy. Cześć, jakie są Twoje relacje z osobami starszymi? Bardzo dobre, mam wiele starszych sąsiadów, z którymi dogadujemy się, wspieramy, staramy się im pomóc. Jak na przykład? Choćby z zakupami czy jakimś remontem. Jakie są Pani relacje z seniorami? Bardzo dobre, bardzo lubię osoby starsze. Na moim osiedlu, gdzie mieszkam, są same osoby starsze, po 80. I powiem szczerze, że takich ludzi to już jest mało. Bardzo mało, ale trzeba je bardzo szanować i lubić, no przede wszystkim takie osoby. No i co jeszcze powiem, że no szanować takie osoby. Mają bardzo dużo doświadczenia i trzeba z nich brać przykład. Czy Pani się czuje odpowiednio zaopiekowana przez nasze społeczeństwo? Bardzo, tak. Przez jakie grupy społeczne na przykład? No nie wiem, przychodzą i ze szkół, i z kościoła tam do nas, i proboszcz przychodzi, bardzo dobre mamy warunki. Czy uważa Pani, że osoby starsze są odpowiednio zaopiekowane przez nasze społeczeństwo? Uważam, że tak. Uważam, że tak, chociaż nie wszędzie to się sprawdza, ale ogólnie, w większości, tak. A ma Pani jakieś takie bliższe relacje z osobami starszymi, nie wiem, coś bliscy sąsiedzi? No oczywiście w rodzinie są osoby starsze, tak samo ja też już jestem starsza. I zawsze, no nikt nie jest w moim okręgu, bynajmniej nikt nie jest pozostawiony sam sobie. Czy Pani uważa, że jest Pani odpowiednio zaopiekowana przez nasze społeczeństwo? Mam dobre dzieci. Dzieci się mną opiekują. A społeczeństwo też nie najgorzej. A jakie grupy społeczne? Kościelne. A młodzież? Młodzież też. Też pomaga w autobusie, ustąpiły miejsce. Czy dostrzega Pan, że inni mieszkańcy angażują się w pomoc seniorom? Czy ja wiem, czy dostrzegam? Nie wiem. No mają tutaj ten swój ośrodek. A jakie Pan ma relacje z seniorami w swoim otoczeniu? Mało ich mam, no, ale raczej dobre. No akurat żony dziadek żyje, 91 lat ma, no i super, dobrze się trzyma i dobre relacje mamy, a więcej to nie znam za bardzo. Czy uważa Pan, że seniorzy są odpowiednio zaopiekowani przez nasze społeczeństwo? Nie. A no dlaczego Pan tak uważa? Bo za dużo jest starszych ludzi, którzy są samotni. Czy uważasz, że seniorzy są odpowiednio zaopiekowani przez nasze społeczeństwo? To bardzo ogólne pytanie, to zależy jak traktujemy ich prywatnie, ale przez całe społeczeństwo to... No nie. A jeśli chodzi o Ciebie? Jeżeli mam wolny czas, to staram się zawsze pomóc swoim bliskim, tym seniorom. Chociaż nie zawsze to wychodzi, więc tak pół na pół. Okej, a jak spędzasz czas z seniorami? Jeżeli chodzi o moich dziadków, to pomagam przy pracy. Przychodzę, jeżeli potrzebuję jakiejś pomocy z technologią, to też to robię, no bo to jest dla nich problem jakiś. No i też jeżeli nie spotkam ich na mieście bądź u mnie na wsi, bo jestem spod Ostrołęki Dzierżawa Borek, to przejdę się chwilę, porozmawiam. Kolejny dzień, kolejny etap realizacji projektu Młodzi Seniorom. Dzisiaj odwiedzamy Dzienny Dom Senior Plus, bo tutaj właśnie jest ostatni dzień tego projektu, ale dziewczyny zapowiadają, że chociaż to już końcówka, to oczywiście będą seniorów nadal odwiedzać, bo coś się kończy. Kończy się projekt, ale przygoda się nie kończy. Możemy obiecać Państwu, że w tym materiale będzie pełno wzruszeń. Zapraszam do oglądania. Czy jest Pani zaopiekowana przez nasze społeczeństwo? Bardzo. I w ogóle się dobrze czujemy wśród Was. Dziękujemy Wam za to, że Wy nami nie gardzicie, pomimo że różnica wieku jest szalona. Chętnie przychodzicie tutaj i my za Wami tęsknimy, jak Was długo nie ma. Dobrze nam się układa te wspólne spotkania takie. Cieszymy się po prostu.
Czy pani dobrze się czuje w naszym społeczeństwie? Oczywiście, oczywiście, coraz lepiej nawet mogę powiedzieć. Czy pani bardzo dobrze się czuła w naszym towarzystwie? To znaczy ogólnie w waszym towarzystwie, no oczywiście, że tak z młodzieżą, jak można się źle czuć. Czy uważa pani, że starsze osoby są dobrze zaopiekowane przez nasze społeczeństwo? Myślę, że tak. Przynajmniej tutaj w dziennym domu seniora, no to my jesteśmy rozpieszczani wręcz. A jak podoba się pani nasz projekt? Jak pani go ocenia? Projekt oceniam bardzo pozytywnie. Wasze wizyty dużo wnoszą u nas. Edukujecie nas, dużo wiedzy nam dostarczacie. A co pani się najbardziej podobało z naszego projektu? No wiele rzeczy się podobało. Tak musiałabym wiele wymieniać. Przecież mieliśmy tutaj i tańce, i gry planszowe, i no, mnóstwo rzeczy takich jak nauka na telefonie różne. Na przede wszystkim gry planszowe też są bardzo fajne. Czy czuje się pani odpowiednio zaopiekowana przez nasze społeczeństwo? Tak, śmiem twierdzić, że tak. W Ostrołęce mieszkam od 17 lat. Jeśli chodzi o to, czy jesteśmy zaopiekowani, tak, starsi? Tak, tak, tak. Ale chcę zwrócić uwagę na młodzież, nie tylko na was ze szkoły, bo to jest grupa, która się spotyka, która do nas przyjeżdża i to jest... czy przychodzi, nieważne. W każdym razie jest to bardzo miłe i rzeczywiście wnosi dużo radości do życia ludzi starszych, nie powiem, że starych, ale chcę zwrócić uwagę jeszcze na młodzież z miasta. Przy wysiadaniu z autobusu i wsiadaniu do autobusu jakoś tam sobie radzę. Jest grupa niepełnosprawnych ludzi, młodzieży, która tu przy dworcu autobusowym czeka. I w momencie, kiedy podjeżdża moja trójka, oni biegną i pomagają wysiąść. I chcę powiedzieć, że to jest dobre wychowanie młodych ludzi, nie tylko w waszej szkole i nie tylko przy tych spotkaniach, ale generalnie na mieście jest to zupełnie... I to wskazuje na to, że wszyscy są uczuleni na ludzi starszych i na pomoc ludziom starszym. Czy czuje się pan zaopiekowany przez nasze społeczeństwo? Troszkę tak. Co panu się podobało najbardziej w naszym projekcie? Myślę, że wasza rzecz zainteresowania się tymi nowymi rozwiązaniami, z którymi dla was to jest rzecz nowa. A my wspominamy, my wypowiadamy to, co dawno przeżyliśmy. Czy pani się czuje zaopiekowana przez nasze społeczeństwo? Raczej tak bym powiedziała. Nie narzekam. Jak pani by oceniła nasz projekt tutaj, co do państwa przychodzimy? No, my jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Odmładzacie troszeczkę nas, urozmaicacie, no to nasze towarzystwo. Także jest bardzo przyjemnie. A co pani się najbardziej podobało? To, że jesteście, muszę powiedzieć, bardzo mi się podobało. Że jesteście mili, serdeczni, tak kulturalni bym powiedziała nawet. Chciałabym się pani spytać, jak pani czuje się w naszym społeczeństwie? Ja osobiście czuję się bardzo dobrze. Jestem rodowita Ostrołęczanka, jak to się mówi, z dziada, pradziada. No i po prostu... Uwielbiam Ostrołękę. Nie odczuwać tej wojny i wszystkiego, to jest teraz bardzo dobrze. Według tego, co my kiedyś po prostu przeżywaliśmy. Jak panie oceniają nasz projekt? Projekt państwa uważam, że jest bardzo dobry. Ogólnie kontakty z nami macie też, z których jesteśmy bardzo zadowoleni i jesteśmy w ogóle z was bardzo dumni. Jak się pani nasz projekt podoba? Bardzo dobry. A nasze działania? Też. No i w domu, jak jestem teraz sama, nudzi mi się, no to do klubu przychodzę, do weselej jest trochę. Lubię duży ruch. Czy czuje się pani dobrze zaopiekowana przez nasze społeczeństwo? Dobrze. Nawet bardzo dobrze. A jak pani ocenia nasz projekt? Och, bardzo. Super. Jestem szczęśliwa, jak wy przychodzicie. Od razu zdrowsze. A co pani najbardziej się podobało w naszym projekcie? Wszystko. Wszyściusieńko. Od A do Z. Jesteście mądre,
fajne dziewczyny, moje kochane wnuczki. Dzisiaj na kanapie jest ze mną bardzo duży skład. Brakuje jeszcze dwóch dziewczyn, które biorą udział w projekcie, ale chciałabym podsumować z wami projekt. Jak wam się podobało? Ja jestem bardzo zadowolona. Nie spodziewałam się, że projekt tak zajdzie daleko i tyle osiągniemy. Dużo się nauczyliśmy, jeśli chodzi o ten projekt, współpracy, dotrzymania takiego czasu, co trzeba zrobić. Każdy umiał wydzielić sobie pracę. No ja jestem bardzo z nas wszystkich dumna. Mam wrażenie, że ten projekt to nie jest tylko sam projekt, prawda? Bo wy tutaj przychodzicie i spędzacie czas jak ze swoimi dziadkami. No słyszeliśmy przed chwilą odpowiedź, że jedna z pań powiedziała, że jesteście jej wnuczkami. Wielu tutaj seniorów traktuje nas właśnie jako wnuczki, bo przez te rozmowy, przez to, że nam opowiadali o swoim życiu, o tym, co robili, kiedy byli w naszym wieku, to tak te relacje się zacisnęły i są takie piękne po prostu. A teraz zadam wam pytanie, bo pytaliśmy też o to seniorów. Co wam się najbardziej podobało? Czy była jakaś czynność, nie wiem, tańce, malowanie, która zapadła wam najbardziej w pamięci? Tak, było wszystko, co było wymienione. Były przepiękne palemki, tańce, śpiewy, ale przede wszystkim, co mi się podobało? Radość seniorów, rozmowy, ten uśmiech na ich twarzach. To było takie piękne i najbardziej poruszające nasze serca. Seniorzy nas mówią, że jesteśmy dla nich właśnie jak wnuczkowie. Aż gorąco jest na sercu. Naprawdę to jest chyba najlepsze, co dzięki temu projektowi mogłam zyskać od innych. Wrócę teraz do sondy, którą robiliśmy przedwczoraj. Mogłyście sprawdzić się w roli prawdziwych dziennikarek. I jak było? Czy to było trudne? Na początku tak, było to trudne, no bo ani ja, ani reszta moich koleżanek nie miała nigdy do czynienia z przeprowadzaniem sondy. Ale już po jakimś czasie było naprawdę w porządku. Nie spodziewałam się, że ludzie aż tak dobrze zareagują na nas. 3, 4, młodzi seniorzy!